Tu jest zasys wody. A tu wylot. A tu jest bob. Tu jest bob, który ma bramkę w to miejsce, prawda? Helkata już nie ma. Poszedł na spoczynek. Został tylko Fiat, który też pójdzie na spoczynek. Pusty karton. No, ale tu jakoś smutno. Zobaczcie, jaki dzień nastał. Łysy jest w spodniach. Trochę takie ujęcie, wiecie co? O, jak tak kamera nagrywa, tak w archiwum Mix. Degustator przyszedł. Dzień dobry! Witajcie w mojej kuchni. Tak, niedziela. Słuchajcie, dopiero co tak naprawdę zrzuciliśmy torby. O, tam leżą torby. A co łysy pierwsze co? No co, no wędzimy, nie? Dzisiaj wędzimy, więc to jest ten dzień. Majeranek, wędzenie. Cyk. Teraz... Tak trochę będzie dzisiaj vlog kulinarny. I rozmaryn. Wędzenie. Ja te dwie polędwice zostawię sobie na ten dojrzewający. Więc mimo, że wróciliśmy z Wrocławia, mimo, że coś tam, to cały wyjazd gadałem tylko o wędzeniu. Że będę wędził, tak się wkręciłem. Pogoda za oknem niestety nie napawa optymizmem. Choć na dwór też dzisiaj wyjdziemy w tym odcinku, bo chcę zobaczyć, jak wygląda ten filtr do oczka, jak to wszystko już teraz ciekawe, czy zostawił, żeby działało, czy nie, bo tam miał tak zrobić. Słuchajcie, przepis na polędwiczki. To jest bardzo prosta rzecz. Zaraz go podam. A, dobra. Przede wszystkim na dzień dobry. Polędwiczki leżą już ponad czwarty dzień w lodówce, zamarynowane na sucho, czyli są natarte z solą peklującą i pieprzem. I odpowiednio dodatkowo jedna jest majerankiem, jedna z oregano, jedna z rozmarynem. Ilości. Na każdy kilogram, z tego co kojarzę, było 20 gram... O, kot się przywrócił, ojoj. Na każdy kilogram było 20 ponad gram wyszło mi soli peklującej, więc spoko. I teraz zanim będzie wędzone, to... takiego palca zrobię z ręcznika. Widać coś, łysy? Widać, pięknie widać. Panoćku. Od jutra już Monika przyjeżdża, więc co tam, że się widzieliśmy wczoraj, ale... O, dobra. Dobra. Tak, zostały zamarynowane i próżniowo zamknięte, żeby nic się tu absolutnie złego nie wydarzyło. I teraz po kolei... Nie można dać tak do wędzenia, więc trochę tych przypraw trzeba będzie zatrzeć. Zaczniemy od oregonu. Oregon. Trzeba to powąchać. Ale sztos! Ja nie wiem, czy ja bym to ścierał tak mocno. A, dobra. Trochę zetrę. Mój coach mówił, żebym trochę starł. Powiem wam, zapach jest piekielny, nie? Ale piekielnie pozytywny. I tak muszę wszystkie trzy odręcznikować. Powiem wam, wygląda to epicko. Naprawdę jest sztos. Jeszcze na każdą polędwiczkę dodałem dwa ząbki czosnku przez praskę przeciśniętej. Wszystko takie, wiecie, namacane. Teraz... Na haki. O, może ja będę się chwalił też błędami, jakie popełniam, bo ostatnio kiełbasę zrobiłem. Bardzo dobra wyszła. Naprawdę super wyszła kiełba. Ale zrobiłem jeden duży błąd. Czekajcie. O. Dobra, jedna polędwica. Za bardzo się pospieszyłem i za mało odeschło. I przy wędzeniu był problem, że musiałem wyłączyć dym. A jak już wyłączyłem dym,
to wtedy musiałem dosuszyć, więc teraz trafiają na, myślę, że spokojnie dwie godziny do naszej kotłowni. Miłosinkowa już rozrabia, trudno. Takie życie. O, cyk. I tutaj nigdy nie żałujcie, żeby to odeschło, bo inaczej jak się będzie wędzić, to po prostu nie nabierze kolorów tak jak trzeba, więc tak się sparzyłem przy kiełbasie. No, że po prostu nie odczekałem. Zrobiłem to za szybko, ale da się to uratować. Oczywiście wszystko da się uratować, więc ostatnio też polędwiczki robiliśmy i wyszły szare, dlatego że wędziłem je 2 godziny, a potem żeśmy je parzyli. A dzisiaj nie, absolutnie nie. Dzisiaj będą wędzone ponad 2 godziny, a potem temperatura będzie podniesiona na 85-90 i polędwiczki powinny już dojść same, a tym samym powinny być różowe w środku. Dobra, słuchajcie, zaraz robię z Wami lukę po działce, ale najpierw standardowa procedura moja. Tak i będę, nie? To pakowanie próżniowe jest mega, nie? Dobra, co tu mamy? Gdzie jest jakiś kiełbadron? O, to jest kiełbadronik, proszę. To jest kiełbadronik, słuchajcie, drugiej generacji. To jest tak zwana kiełba 2.0 według Łysego. A chcę z Wami jeszcze w tym tygodniu na vlogach zrobić swój totalnie jakiś tam wymyślony przepis na kiełbasę. Więc jak chcecie, to spoko. No i ona już jest idealnie i doschnięta, i dosuszona. Zobaczcie, jak to fajnie wszystko wygląda. O, pod światło pokaż. Jest sztosik. Twarda, zbita. Znaczy twarda. Taka ma być. Te, co są próżniowo, to są miększe. No to ogólnie strasznie się wkręciłem w to. Robienie tych wędlin. Teraz jeszcze tylko taką małą spiżarenkę zamówię. Będę kindziuka robił. Szynkę może jeszcze w tym tygodniu zrobię. Ogólnie będę nakurzał. Au. Piszecie w komentarzach, bo przeczytam. Łyce, ale mi smaka narobiłeś. No faktycznie powiem Wam, absolutnie mi się nie idzie oceniać, ale jest to zajebiście smaczne w porównaniu do tych kupnych rzeczy. O czym wiedziałem, bo już od dawna staram się po wsi zamawiać u ludzi, ale każdy inaczej robi. A tu już doszedłem sobie do takiego skilla, jak chciałem. O, na przykład ta strukturka, no idealnie mi się podoba, bo kawałki szynki były niektóre cięte, a reszta była mielona. Więc tak to wygląda. 2 godziny tu, my się zaraz idziemy na dworze, na działce. I potem zaczynamy wędzić. Jaki będzie dzisiaj? O, vlog bez przemyślenia. Tja. Niech się suszy. Czekajcie, poprawię. A trzeba zobaczyć, co się działo na ranczu przez weekend. O, leci wąs szczęścia wisi. No, 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 czynuś. No, tak, piona. Piona. O, pięknie się robi. Strasznie tutaj duży hałas. O, to jest pompa. Tak, tu powstanie kaskada. Tu się napowietrza. Widać, że mocno padało, bo strasznie oczko podbiło wodą. A dobra, łysy. Przejdę. Opa. Opa. Klapencje. To się czyści, dobra. Fajnie. Zaczyna mi się to podobać.
Teraz zamknij to. I bardzo dobrze. Tu jest zasys wody. A tu wylot. A tu jest bob. Tu jest bob, który ma bramkę w to miejsce, prawda? Ty stary, jesteś większy od tego muru, nie? Tak. Żeś tak urósł. Żeś tak urósł. Właśnie, plan jest taki, żeby to przebudować całe. Zobaczymy, czy w tym roku to się uda zrobić. Chciałbym zgubić tą folię czarną i tak dalej, więc to jest ważne. Idź, Bob, idź, idź, idź. Tata będzie teraz przelatywał. Idź. Co byś chciał? Aha! Zabawę byś chciał! Cielaczku! Cielaczku! Nadepnę ci na łapkę i co będzie? Widzicie, jaki on zgrabny? O. O, szefie, zabawa to zabawa, ale to ucho to jest po prostu... To ucho to musi być tutaj, nie podrapane po prostu. Nieważne, że się ozalałem cały na twarzy. No, nieważne. Przygotowanie do warsztatu. Mam nadzieję, że w tym tygodniu i stąd. Idź, Bob, fe. No ten pies się szaleje, no jak. Szaleje się najadłeś. Co ci dziadkowie podali? Usiądź. Usiądź i bądź grzeczny. Zrobiony w ciula. Nie no, przygotowanie już jest w pełni, słuchajcie. Najważniejsze jest to, że... O. Bez młota to nie robota. Więc... Rozstawiam sobie. Jeszcze bym naprawdę... Znaczy nie no, pójdę, bo już... Kurwa, mówiłem w ostatnim blogu, że zamówiłem wędki. Nie zamówiłem. Ale zrobię to. Z gęby dupy się nie robi, więc... Zrobię to. Dobra. Tyle z małego tour po działce i czekam jeszcze godzina. Jeszcze godzina i będzie można zacząć wędzenie. A jak tam wędza ręka? Helkata już nie ma, poszedł na spoczynek. Został tylko Fiat, który też pójdzie na spoczynek. Pusty karton. No ale tu jakoś smutno. Wędza ręka gotowa. No tak, niby miało na nią nie padać, nie? Muszę u Artura pokrowiec zamówić na nią, bo... No bo jednak pada trochę na nią. Chociaż przesunie ją. O. Cyk. I to już powinno załatwić też część problemu. Najgorzej, że chcę teraz 12 godzin wędzić. Nie to teraz, tylko to później. Te drugie, co mają dojrzewać 2 tygodnie, więc... Najgorsze to jest takie z tym zaczęciem tego warsztatu, nie? Na działce. Ta pogoda i to się tak nie chce, wiecie. Tu nagle deszcz, tu nagle to... Prawda, Bob? Prawda? Czy nieprawda? Dobra, chodź, pobiegam chwilę z tobą. Jestem w klapkach, ale pobiegam. Idź. Idź. Ja wiem, jutro spodnie. W ogóle słuchajcie, zobaczcie jaki dzień nastał. Łysy jest w spodniach. Czyżby opony zimowe trzeba było założyć? No trzeba by było założyć. Uś cię teraz złapię, ja cię złapię, ja cię złapię. No tu nie skacz, nie na mnie. Zabaw.
walka z sielaczkiem. Biegaj. Biegaj. No, biegaj. Kucukowa królewna. Nie skacz. Nie skacz. Nie skacz. No tak. O. 17 dochodzi. 27 do 30 stopni tutaj jest. Ale no jest dalej sztos. One już są prawie suche. Praktycznie suche. To już musi się na oko rozkminiać. Odpalę wędzarnię i włączę grzanie i włożę je tak na 40 minut na 50 stopni. O. A dopiero potem będę dymił. O, kable w wodzie. Plus 10 do bycia elektrykiem. Oj, łysy. Dobra różnicówka jest, nie ma co. Ciupa muniani. Dobra, nic nie wybuchło. Dobra, tu też się nic nie stało. Dymiarka jest odłączona. Ciekawe, gdzie miłośnikowa schowała kabel. No, tu jest kabel. O, dobra. Nie, absolutnie. Panoczku. 40. O. Komin zamknięty. Niech się zacznie grzać. I wrócę tutaj za 15 minut. Dobra, słuchajcie, czas start. Jest godzina 17:45. Czyli widzimy się o 19:50, bo 2,5 godziny ostatnio to było ciut za dużo. Wtedy to wyłączę dym. Inaczej, teraz zrobię godzinę na 62-64. Nawet trochę podkręcę. Nie. O, 63. I on ma taką amplitudę, będzie latał w górę dół. A potem zrobię godzinę na 70. I wtedy wyłączę dymienie. I zostawię na 85 stopni na 45 minut. No i będziemy się delektować. No zobaczymy, co z tego wyjdzie. Mam straszną fobię z tym suszeniem. Trochę takie ujęcie, wiecie co? O, jak tak kamera nagrywa, tak w archiwum Mix. Właśnie, no ja się strasznie boję o to suszenie i tutaj dla mnie się błyszczy. Nie błyszczała się wcześniej, a się błyszczy. No ale nie wiem, może już mam fobię. A też nie chciałbym, żeby leżało w suchym tak długo, aż mi mięso po prostu uschnie. Ale nie od razu Rzym zbudowali. Wtopisz raz, wtopisz drugi. To się nauczysz. To się nauczę. Dobra, pierwsza godzinka za mną. 66 stopni. Raz, dwa, trzy. Podbijam na... No, 68. To będzie do 70. O. O, słyszycie? To zwiastuje pierwszą godzinę. Taki się łysy skrupulatny w tym zrobił, że zaznaczam sobie w budziku co ile. Otwieramy i pierwszy luk. Powiem wam, zaczyna to już wyglądać bardzo ładnie. Pachnie też nieziemsko. To lecimy z koksem dalej. I dokładnie za godzinę i 10 minut wyłączymy dym. No, ciekaw jestem, czy będą różowe w środku. Jak nie? To kurwa nie, no po prostu. Dobra, lecimy z tematem i tyle. Potem na 85 i pokuszę się jeszcze wbić termometr po 30-40 minutach, żeby zobaczyć, czy temperatura wewnątrz polędwicy jest 65-68, dlatego że wtedy to jest ta magiczna granica, w której się te białka przetwarzają. I wtedy jest dobre mięcho. O.
Jeszcze muszę trochę o tym poczytać i się pouczyć, więcej będę się mądrzył. No ale o to mniej więcej w tym chodzi. No dobra, druga godzina za mną. Druga godzina i 10 minut dokładnie. Temperatura bez skojarzeń mi tu, proszę. Dobra, zobaczmy, jak to wygląda. We smoke every day. No, powiem wam, już są takie ładniusie się zrobiły. Takie ładniusie te polędwiczusie. Degustator przyszedł. Wiecie co, ja je zostawię jeszcze na... A dobra, nie zostawię, potem najwyżej do wędzę, zobaczę. Tak ja oglądam i nie mogę wybrnąć. No ładna jesteś. Pokaż się całkiem tutaj blisko. O Boże, jak to pachnie. Dobra, zostawię jeszcze na 10 minut i wyłączę dym. A na razie zamknę i je dowalę mocniej. Nie chcę ich przewędzić, wiecie? O, wow. Tu jest źle. Tu się nie powinno dymić. O. Dobra. Nie mogłeś zasypać do pełna, nie? Cebulka w sercu. Cebulka w sercu. Oczywiście, że cebulka w sercu. Nie, no nie chcę marnować więcej wiórków. A wiem, że to tanie. Ale po co marnować? Bez sensu. Więc dobra, za 10 minut tu wrócę, to już wam nie pokażę. I wbiję tą temperaturę na 85 i zobaczymy. Powiem wam, masakra, 22:30. W 85 stopniach jadę już na chyba godzinę 40. Wbiłem termometr, patrzę, a tam nic, 50-55 stopni. Teraz już prawdopodobnie czas wyjąć. No, teraz jest 65 stopni dopiero. Kolor piękny. Więc wyłączam, bo jutro będę przy wietrze trochę. Jutro będę dalej się bawił. Ale na pewno nagram z wami vloga z tych kiełbas po Michowemu. Ale dobra, no skoro miało być według przepisu obróbka termiczna, że ma to się przetworzyć białko. Tak też, ale ciepły. Niech to chwilę ostygnie. Dobra, wezmę z całą poprzeczką. Bądź co bądź, do czego dążę. Jeżeli miało być to z obróbką termiczną, to zrobiłem. Wygląda to pięknie. Ciemny taki bordowy kolor wyszedł. Zaraz zobaczycie to w świetle. Nie chcę po prostu spieprzyć, wiecie. Jak ma być dokręcone z taką i taką siłą, to się dokręca z taką i taką siłą i tyle. Dobrze. Jedną sobie pozwolę dzisiaj spróbować jeszcze na ciepło, a dwie odwieszę w najchłodniejszym miejscu w domu i niech se powiszą jeszcze jeden dzień. To co, widzimy się w domu na krojeniu? Czy w środku nie jest surowa? A potem co, przeciągnę vlog jeszcze do jutra, bo już powinienem ich spać, bo w 10:30, a o 6 rano muszę wstać, żeby wyjechać do Gdańska na rozprawę. Ale to nie żadna moja rozprawa, po prostu zeznaję jako świadek. I tyle. Dobra, to już jest takie w miarę. O, cyk. Widzimy się w domu. Słuchajcie, kolor wyszedł piękny. Miłośnikowa drzeza mnie łacha, że pachnę jak człowiek wędzonka. Ja mówię, no to będą w sądzie wiedzieli, przynajmniej kto tu robi swojskie wędliny. Wygląda jak oceniasz? Ładnie. Ładnie. Ty chciałaś z majerankiem. Mhm. Dobrze. Tą odstawię. Potrzymaj tutaj tak, o. Dla mnie to są emocje, jakbym co najmniej, wiecie, na rybach był. Miał dobre branie. Dobrze. Jest sztos. Zatem dam spróbować najpierw tutaj kamerzyście. O Jezus, jaka mokra, jaka piękna. Kamerzysta, proszę spróbuj. Dobra. To poczymaj, ja sobie ukroję, też spróbuję. A ty sobie jedz.
I na takie mi zależało. Słuchajcie, najeść się mięsem przed snem to nie jest zdrowe, ale wyszło. Gdyby teściu się nie rozchorował, biedaczek, teraz współczuję mu oczywiście, to oglądasz, pewnie jesteś zdrowy, a pierwszy człowiek na świecie, który choruje na grypę, szartuję. To już by tu jadł ze mną. Dam wam parę zdjęć i widzimy się jutro. Zobaczę, jak to wyszło. Dzień dobry. Pominąłem poranek, dlatego że no, nie chciałem pokazywać się w dżinsach. To tak strasznie źle wyglądało, niekorzystnie. Co się w ogóle dzieje? To już się na niedzielę znowu coś szykuje. O, moja montażystka wyszła. Dzień dobry. To ona tworzy, płodzi te vlogi dla was. Znaczy ja tworzę, ona montuje. Gdzie są wszyscy pracownicy? Oglądają Kapitana Bombę. No najlepiej. A jaki ładny pończuś dla mnie tam leży, no. Nie, to już sam wyglądasz jak pończuś. Muszę się przygotować, bo w tym tygodniu nagrywamy bardzo dużo odcinków. Czekamy jeszcze na Monikę, bo wyjeżdżamy, ja wyjeżdżam na 2 tygodnie w trasę z całą ekipą. I Stasiu, i Marcin i tak dalej. Już nie mogliśmy się zmieścić, bo coraz więcej mamy osób w pracy, więc musieliśmy wynająć jeszcze jedno biuro w Kościerzynie i... No to znaczy nie, no nie marudź, ważne, że się dzieje. Nie, no ważne, że się dzieje i to jest bardzo ważne. O, już się przydała moja felga, widzę. Pokazałbym felgę do Toyoty, ale nie pokażę. Ale widzę, się przydała. Tak? No, prawie, że się przydała. Tak, przydała się moja felga do Toyoty jako podpórka do opony. No trudno. Dobra, kochani, kończąc tego vloga. Nic więcej planów nie będę zdradzał. Zacznę następnego vloga, jeżeli chcecie, to przy kiełbaskach. Ale polędwica dzisiaj rano wyglądała cudownie, przyniosłem do pracy i nie zostało już ani kawałka. Zostały mi jeszcze 2 i dzisiaj będę robił te 2 na surowo. Pamiętajcie, że to jest ten moment, gdzie wchodzi blok reklamowy, czyli audycja zawiera płatne lokowanie produktu. Czyli Mubi, a do końca roku jeszcze trwa, więc korzystajcie póki możecie, jeżeli kończy się OC, AC. Warto, bo zawsze parę stów przygarniesz, pieniążki wrócą do ciebie, a w dzisiejszych czasach inflacyjnych i ekonomicznych, nie, spokojnie, to jest tylko vlog, a w dzisiejszych czasach inflacyjnych i ekonomicznych to jest ważne, każda złotóweczka, więc co? No właśnie, czym jest Mubi.pl? Właśnie, do końca roku trwa promocja na Mubi.pl i o ile cały rok zeszły było Mubi.pl z nami, o tyle w tym roku były naprawdę fajne akcje, dlatego że Mubi wspierało przede wszystkim akcję ponownego odkupienia E36 dla widzów. Mubi zrobiło też swoje Q7 moimi rękami dla widzów i to było bardzo fajne. O tyle promocja na Mubi cały czas trwa i to jest nie tylko 150 zł za to, że kupicie sobie polisę na stronie, jeżeli będzie wam pasowało, ale czym jest Mubi.pl? Mubi.pl to jest porównywarka ubezpieczeń OC, AC, NW. Wystarczy wejść w podany link w opisie, wprowadzić dokładnie, rzetelnie dane waszego samochodu, obliczyć składkę, ułożą one wam się od najtańszej do najdroższej. I jeżeli będzie wam pasowało lub będzie konkurencyjna dla tej stawki, co macie od waszego agenta ubezpieczeniowego i zakupicie z tego linku, to na wasze konto w ciągu kilkunastu dni wraca 150 zł. Ale czy to koniec? Nie, oczywiście, że nie. Dlatego, że ta promocja to jest jedna część. Druga część jest taka, że dostajecie malutki kodzik, który możecie polecić znajomym. Jeżeli ci znajomi z pomocą tego kodu kupią również polisę na Mubi, to jasne, że dostaną zwrot, ale wy za każdego znajomego dostaniecie 50 zł. Sumarycznie może uzbierać wam się aż 2000 zł ze wszystkich promocji. Właśnie, czy to działa na pierwsze auto, na drugie, na trzecie? Wszystkie informacje macie zawsze, jak w każdej promocji, na stronie, w warunkach i regulaminach promocji, tak samo jak konkursu. Zatem klikajcie i biegajcie sobie i zobaczcie, czy wam się opłaca. Dobra, kończę tego vloga. Niestety, tak mam cały czas. I pewnie znowu mam coś podpisać. Dzień dobry, jak nic nie podpisujemy, tylko sprawdzamy. Marcin jest nowym instagramerem, tiktokerem, jeszcze zostaniesz, zobaczysz. Dobra, sprawdzamy, idziemy sprawdzić plan wyjazdu. Plan wyjazdu jest na kilkanaście dni. Najważniejsze, że Żeroma wróciła. O, widzicie ją tutaj? Ona jest tu dokładnie z drugiej strony ekranu. To jest najważniejsze. Ona się nigdy nie lubi pokazywać. Taka wstydliwa kobieta, ale... Słuchajcie, kończę.
spodobało się wam, skorzystaliście. Fajnie, że ostatnio na fejsie wysyłaliście zdjęcia, jak ktoś robił kiełbę według mojego przepisu, więc bardzo mnie to cieszy. Podoba się, kciuk w górę, subskrybuj, żeby być na bieżąco i widzimy się w następnych vlogach, które zaczynamy od jutra. Nie wiem, jak to Puchadek mi wymontuje, ale no mamy to, nie spieszymy się. Dobrze wymontuje. Może nie szybko, bo Puchadek mówi, co ja jeszcze wiem, dwie sprawy. Albo szybko, albo dobrze. Ja mówię, dobrze, no to nie będzie szybko. No to dobrze. I też nie będzie tanio. Mówię, oj, to źle. I tak to wygląda. Z naprawieniem samochodów. No tak, Marcin jeszcze chciał zrobić reklamę warsztatów, ale te vlogi to już będzie reklama warsztatów, więc widzimy się w następnych. Trzymajcie się. Cześć.